Rynek gier to bardzo kasiasty rynek i mimo, że wielu gry traktuje po macoszemu, to wystarczy jeden rzut okiem na statystyki, żeby uświadomić te nieuświadomione wcześniej osoby, że gry to ogromne pieniądze. A tam, gdzie pojawiają się ogromne pieniądze, pojawiają się też ludzie, którzy zadbają o to i zrobią absolutnie wszystko, żeby te pieniądze nigdzie nie uciekały. No i żeby było ich po prostu więcej. Gry w Japonii są traktowane kompletnie inaczej niż w Polsce. Mario, Pokémony czy Zelda. No i oczywiście miliony gier JRPG. Wszystko to miało dekady na zbudowanie swojej reputacji i widać to na każdym kroku. Nie jestem więc szczególnie zaskoczony faktem, że o tą kulturalną cegiełkę dba również japoński rząd. I robi to w dość kontrowersyjny sposób. Ale wszystko po kolei. Sytuacja, o której opowiem wam dzisiaj, wydaje się na nasze realia dość absurdalna. Czy zdarzyło wam się kiedykolwiek zmodyfikować save'a do gry? A może rozebraliście waszą konsolę celem jej modyfikacji? Albo jeszcze lepiej, może dostaliście kiedyś klucz do gry, który wam po prostu nie podpasował, albo region się nie zgadzał i postanowiliście sprzedać go na portalu aukcyjnym? Jeżeli tak, no to nie wiem jak za bardzo to powiedzieć, ale grozi wam kara grzywny do 145 tysięcy złotych lub do 5 lat pozbawienia wolności. Oczywiście w Japonii, bo to właśnie tam takie prawo funkcjonuje od roku 2019. Akt, o którym mowa, to japońskie Unfair Competition Prevention Act, czyli taki odpowiednik polskiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. I sama jego nazwa jest dość ogólna, bo sam akt można uznać za podstawowy i pojawienie się w nim gier wideo może niektórych nieco zaskoczyć. Jego założenia były naprawdę proste. Jego ustawa miała zapobiec sytuacjom takim jak insider trading, uniemożliwiała sprzedaż produktów pozwalających na omijanie licencji, jak na przykład pirackie streamowanie telewizji, żegnała się też z kręceniem zegarów przejechanych kilometrów w autach i uniemożliwiała sprzedawanie produktów z niw ząb odpowiednim opisem. Czy, jak zaznacza to skrót ustawy z oficjalnej strony rządowej Japonii, miało to zastopować łapówki. Cholera, to takie proste! Oczywiście sama ustawa była wielokrotnie nowelizowana, ale to, czym zajmiemy się dzisiaj, weszło w życie w roku 2019, a konkretnie w styczniu. To właśnie wtedy wszystkie newslety świata obiegł jeden news, który brzmiał tak. W Japonii zakazane jest teraz dystrybucja edytorów zapisów gier oraz programów powiązanych, dystrybucja, sprzedaż, licytacja kluczy seryjnych i aktywacyjnych bez zezwolenia wydawcy oraz zakazane są usługi edytujące, hakujące zapisy gry oraz i modyfikacja, hakowanie konsol do gier. I ponownie zaznaczam, że dla nas może się to wydawać dość agresywnym zagraniem, ale tu trzeba wziąć poprawkę na to, że rzeczywiście rynek takich usług i programów w Japonii jest, a właściwie był, bardzo rozbudowany. Już w latach premiery Famicoma, czyli konsoli, którą potem sklonowano i dostać ją można było w Polsce pod postacią Pegasusa, na rynku pojawiały się edytory pamięci, pozwalające na aktywację tak prostych haków jak nieśmiertelność, zmiana poziomu czy nieskończona amunicja. Później rynek ten tylko się rozwijał. Kiedy pojawiały się pierwsze konsole z wbudowaną pamięcią, pozwalającą na np. zapisywanie gier, tak wtedy twórcy takiego oprogramowania mieli na to gotową odpowiedź. Na półkach sklepowych, zaraz obok powiedzmy gier na 3DS-a, mogliśmy znaleźć pudełko z oprogramowaniem pozwalającym na edytowanie zapisów z tej właśnie konsoli. A jak się dobrze rozejrzeliśmy, to mogliśmy znaleźć nawet flashcardy, które dosłownie pozwalały na uruchomienie dowolnego obrazu płyty z internetu. Ot tak, co też prawdopodobnie miała uderzyć ta ustawa. Powiecie, no dobra, wygląda to dość poważnie, ale sama ustawa jest naprawdę ogólna, więc to pewnie martwe prawo i nie ma żadnego zastosowania w rzeczywistości. No to słuchajcie, bo z japońskim rządem się po prostu nie zadziera i na własnej skórze przekonali się o tym obywatele, o których teraz opowiem. Krótko po wprowadzeniu nowelizacji rząd już przyskrzynił pierwszych łamiących prawo obywateli. W październiku 2019 roku aresztowany został Tadaki Abe, 44-latek z Kagały. Wpadł on przez to, że zmodyfikował PlayStation 3, a następnie odsprzedał tak przerobioną konsolę komuś z Tokio. Jak się okazało, w swoim domu miał jeszcze 40 takich konsol i o ile nie potwierdzono, czy one też były przerobione, no po co komu 40 konsol, jeżeli nie do przerabiania, no nie? A jak w sumie była zmodyfikowana sama konsola? Ano tak, że po włożeniu płyty jej zawartość była kopiowana na dysk HDD. Osobiście nie ufam zbyt płytom, więc robienie takiego backupa to zdrowy rozsądek. No ale to nie ja tutaj definiuję prawo, no nie?
Mężczyzna przyznał, że przerabiał konsolę dla dodatkowego dochodu, ale konsola to konsola. A co jeżeli zadrzecie z największą dumą japońskiej popkultury, czyli samym Nintendo? Ba, powiem nawet więcej. Co jeżeli zadrzecie z Pokémonami? Ta historia pochodzi z lutego 2021 roku. W lutym w prefekturze Aichi doszło do zatrzymania 23-latka za naruszenie ustawy będącej bohaterem materiału. Przewinieniem mężczyzny była sprzedaż zmodyfikowanego Pokémona Sobla. Czekaj, co? Nie! Według materiału dowodowego mężczyzna w 2020 roku zmodyfikował staty Pokémona i sprzedał go mieszkańcowi Kyoto za sumę 4400 jenów. Czyli jakieś 120 zł. Stępca przyznał się do winy, ale to nie koniec Nintendo na dziś. Zaledwie kilka miesięcy później, w lipcu tego samego roku, zatrzymano kolejnego nicponia. Tym razem był to 27-letni mężczyzna aresztowany za sprzedaż modyfikowanych zapisów do The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ichimin Sho został aresztowany 8 lipca po tym, jak opublikował informacje o zmodyfikowanych save'ach w wersji na konsolę Nintendo Switch. Zamieścił swoje usługi na nieokreślonym portalu aukcyjnym, opisując je jako najpotężniejsze oprogramowanie. No nie wiem jak wy, ale ja jestem kupiony, nie? Dostarczał zmodyfikowane pliki zapisu, które dawały graczowi ulepszone umiejętności, a także przedmioty, które były trudne do zdobycia. Pobierać miał za to 3,5 tysiąca jenów, czyli na nasze to będzie jeden banknot z podobieństwem Władysława II Jagiełły. 100 zł znaczy. Więc prawo to nie jest martwe. Powiem nawet więcej, jest bardzo aktywnie egzekwowane. No ale dlaczego? No, oficjalnie nikt tego nie powie, ale ja mam kilka swoich teorii. Pierwsza to oczywiście walka z piractwem. Piractwo na konsolach nie jest czymś ultra popularnym. No, chyba że mówimy o Nintendo Switch, czyli konsoli bardzo podatnej na modding i homebrew ze względu na użycie procesora Tegra X1 od Nvidia. Procesora, który posiada bardzo szczegółową dokumentację, więc znalezienie luk nie jest czymś niemożliwym. Wcześniej bardzo popularna była sprzedaż flash kartów do konsol Nintendo DS oraz Nintendo 3DS, czyli kartridży, na które można było wgrać dowolny obraz płyty ściągnięty z internetu. Moja druga teoria dotyczy mikrotransakcji. Prawdą jest, że Japonia to jeden z największych konsumentów, jeżeli chodzi o gry mobilne. Według danych z tego roku, mobilnych graczy w Japonii jest aż 70 milionów. Jednym z najpopularniejszych typów mikrotransakcji, zaraz obok przedmiotów kosmetycznych, są tak zwane time savery, czyli bonusy, takie jak na przykład szybciej zdobywane doświadczenie, czy po prostu przeskoczenie do konkretnego poziomu postaci. Modyfikacja save'ów może więc bardzo efektownie pozbawić wydawcy naprawdę sporej ilości pieniędzy. A teoria numer 3 to po prostu lobowanie wydawcy. I to nie pierwszy raz. Tak jak kocham gry Nintendo, a Tears of the Kingdom to moja gra roku 2023, tak nie mogę nie wspomnieć o tym, jak drapieżnym, absolutnie okropnym i agresywnym Nintendo jest graczem, jeżeli chodzi o rynek. Wiecie, że w 1984 roku to właśnie Nintendo doprowadziło do zakazu wypożyczania gier w Japonii? Raczej się tam nikt nie kryje, że chodzi o jedno. I o ile takie teorie brzmią całkiem realistycznie, tak, no musimy brać poprawkę na to, z kim mamy do czynienia. Więc dziwnego, że takie taktyki stosuje się do dzisiaj. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, to zostaw łapkę w górę, jeżeli nie, to w dół, a jeżeli podoba Ci się tego typu content, no to zostaw suba. Dzięki!